Dzień dobry Państwu. Mój temat, tolerancja a miłość, jest właśnie taki, jaki jest, dlatego że bardzo często dzisiaj łączy się pojęcie tolerancji z pojęciem miłości. Czyli osoby, które są promotorami tolerancji, bardzo często posługują się tym pojęciem właśnie w kontekście miłości, jako że ta tolerancja ma być właśnie wyrazem miłości. Na samym początku warto, jak mi się wydaje, wyjaśnić znaczenie pojęć. Tutaj przede mną już dr Gałecki trochę dotknął tego tematu, ja może trochę szerzej rozwinę pojęcie tolerancji. Tutaj powołam się na definicję z Powszechnej Encyklopedii Filozofii. To jest definicja tolerancji dosyć klasyczna, ta, o której już tutaj słyszeliśmy, chociaż no tu jest trochę bardziej rozbudowana i bardziej może sformalizowana. Tolerancja z łaciny od tolerancja, znoszenie, wytrzymałość od tolerare, wytrzymywać, trwać, łagodzić, niedyskryminowanie z powodu odmiennych od własnych lub społecznie uznanych poglądów, ocen czy postaw, głównie w takich sferach jak religia, narodowość, rasa, a współcześnie również orientacja seksualna. W klasycznej łacinie słowo tolerancja odnosiło się do wytrzymałości czysto fizycznej, a także, choć rzadko, do wytrzymałości psychicznej pod postacią cierpliwości. Tu mamy przywołanego świętego Augustyna. Od czasów reformacji słowo to zaczęło odgrywać większą rolę, najpierw w sporach religijnych, a później światopoglądowych i politycznych. Tutaj warto przywołać też właśnie postać Pawła Włodkowica, który rzeczywiście bardzo przyczynił się do upowszechnienia tego pojęcia i też no, takiego jego rozumienia w sporach z krzyżakami. Dziś należy do kanonu kategorii etycznych, promowanych przez ideologię socliberalną, stanowi również integralną część tak zwanej politycznej poprawności. To już jest takie odniesienie bardziej współczesne. I wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której mówi arcybiskup Fulton Sheen. Pisze on tak, że tolerancja odnosi się wyłącznie do osób, lecz nigdy do zasad. Nietolerancja odnosi się wyłącznie do zasad, lecz nigdy do osób. Musimy być tolerancyjni wobec osób, gdyż są ludźmi. Musimy być nietolerancyjni w odniesieniu do zasad, gdyż pochodzą one od Boga. To jest oczywiście perspektywa osoby wierzącej, katolika, ale można tutaj odnieść to w ogóle do jakichkolwiek prawdziwych zasad czy prawdy jako takiej. Musimy być tolerancyjni wobec tych, którzy błądzą, gdyż ich ignorancja mogła sprowadzić ich na manowce, lecz musimy być nietolerancyjni wobec błędu, gdyż to Bóg jest autorem prawdy, a nie my. Tak sprowadzając to trochę do płaszczyzny też czysto takiej naturalnej, jeżeli wierzymy, że istnieje jakaś prawda, no to z tą prawdą musimy wchodzić w polemikę. Ja nie mogę być tolerancyjny względem poglądów jakiejś osoby, która uważam, że jest w błędzie, z którą się nie zgadzam, tylko powinienem właśnie dyskutować, powinniśmy razem dochodzić do tej prawdy. I ta druga osoba też nie powinna tolerować we mnie jakiegoś błędu i jakoś ze mną się spierać, jeżeli chce mojego dobra, ale o tym za chwilę. Faktem jest, że tolerancja w takim ujęciu właśnie dotyczy przede wszystkim tego, co złe. Nie tolerujemy rzeczy dobrych, nie tolerujemy pięknej pogody, przy której miło nam się spędza dzień, tolerujemy na przykład ulewę, tolerujemy różnego rodzaju nieprzyjemności, czy to ze strony właśnie, nie wiem, warunków atmosferycznych, ale także i ze strony innych osób. Więc tolerancja już zakłada jakiś rodzaj niezgody. Już zakłada coś, z czym staje w konflikcie, czego w jakiś sposób nie chce, czemu się sprzeciwiam, czy co sprzeciwia się mnie. I no, kiedy stosujemy tolerancję? No, przede wszystkim może kiedy powinniśmy ją stosować? Wtedy, kiedy brak tej tolerancji, czyli brak tego cierpliwego znoszenia tych przykrości, nieprzyjemności, wywołałby jeszcze większe zło, czy jeszcze większe nieprzyjemności. Jeżeli jest to po prostu korzystne. To zresztą też padło w poprzedzającym wykładzie pana doktora Gałeckiego. To jest pojęcie tolerancji. Bardzo często zaraz obok pada pojęcie akceptacji, ale akceptacja i tolerancja to nie jest to samo. Tak jak mówiłem, tolerancja jest to cierpliwe znoszenie jakiegoś rodzaju dyskomfortu, czegoś, co mi się sprzeciwia. Nie jest to akceptacja. Tolerancja dotyczy tego, co jest złe, a akceptacja dotyczy rzeczy dobrych. Akceptujemy dobro. To znaczy uznajemy je, że to jest w porządku. Nie musimy tego tolerować w tym momencie. Więc akceptacja jest tylko tego, z czym się zgadzam. Gdzie nie wnoszę żadnego sprzeciwu.
I teraz przechodząc już do miłości. Dlatego, że jakby no te trzy pojęcia trzeba tutaj brać jakby razem w kontekście. Zacznijmy od tego, czym miłość nie jest. Miłość nie jest tolerancją. Ona nie jest tożsama z tolerancją. To, że ja ścierpię to, że ktoś robi jakieś rzeczy, które mi się nie podobają, to jeszcze nie oznacza, że nie wiem, że kocham tą osobę. Moja tolerancja może wynikać też z obojętności, typu przeszkadza mi to, ale w sumie to machnę na to rękę. Więc miłość to nie tolerancja, aczkolwiek oczywiście w zakresie pojęcia miłości gdzieś ta tolerancja może wchodzić. Czy miłość to akceptacja? No miłość nie jest akceptacją. Jeżeli ja wszystko akceptuję, wszystko przyjmuję ze strony drugiej osoby, no to właściwie też jest mi to obojętne, co ona zrobi. Czy się tym krzywdzi, czy krzywdzi innych, ja to akceptuję. Czy trwa w błędzie, czy właśnie zamierza, no nie wiem, dokonać jakiejś rzeczy, przez którą straci życie, ja to akceptuję. No to nie jest wyraz miłości w żaden sposób. Czy miłość jest uczuciem? Uczucia towarzyszą miłości, ale same w sobie miłością przecież nie są. Przecież nawet w takiej perspektywie bardzo prostej, rodziców do dziecka czy dziecka do rodziców, no nie jest tak, żeby zawsze przyjemne tylko i takie pozytywne uczucia towarzyszyły, czy to rodzicom wychowującym dziecko, czy na przykład dziecku, które jest wychowywane, które ma dobrych rodziców. Pojawia się czasami jakiś gniew, pojawią się jakieś fochy u takiego dziecka, czy rodzice mają już dość i te uczucia są nieprzyjemne, ale przecież kochający rodzic pomimo tych uczuć będzie dalej chciał jakiegoś dobra dla tego dziecka. Będzie starał się właśnie tolerować jakieś zachowania pomimo nieprzyjemnych uczuć i dalej realizował tą miłość, wyrażał tą miłość w czynie po prostu. Czyli poprzez akty swojej woli. Czy miłość to seks? Czy można ją sprowadzić do tego? No w oczywisty sposób nie, dlatego że właściwie istnieje tylko jedna forma relacji, w której współżycie seksualne jest wyrazem miłości. Nie jest to przecież relacja miłości właśnie rodziców do dziecka. Nie jest to wyraz miłości przyjacielskiej. Nie jest to wyraz miłości członków jakichś innych rodzin, już niekoniecznie rodziców. Więc tutaj jakby mamy to współżycie no, zarezerwowane, ono też jego naturalnym celem, czy jakby skutkiem jest poczęcie nowego życia. Stąd w państwach cywilizowanych małżeństwa, instytucja małżeństwa jest uregulowana prawnie, dlatego że od tego zależy przetrwanie tego państwa, narodu, kraju od jakby kolejnych pokoleń. Jeżeli by tutaj była zgoda na przykład no, prawo wręcz karze przecież za pewne przejawy współżycia w relacjach, gdzie jest to nie na miejscu. Weźmy przykład pedofilii, kazirodztwa. No, można powiedzieć, że te dwie osoby się kochają, ale czy to jest wystarczające uzasadnienie, że czują względem siebie jakieś uczucia, czy nawet niech to będzie szczere pragnienie wzajemnego dobra. No, nie tylko na płaszczyźnie moralnej, bo tutaj wiele osób może ze mną dyskutować, ale istnieje jakiś powód i z tym się wszyscy zgodzimy, dlaczego prawo zakazuje po prostu takich działań. Faktem jest, że no, takie zakazy występują i są one w jakiś sposób uzasadnione. Więc czym jest miłość? Tak podsumowując to wszystko. No, miłość jest to pragnienie dobra przede wszystkim, czyli postawa pewna. Tak jak spojrzymy na rodziców i ich postawę względem dzieci, gdzie nie ma tego współżycia, a przynajmniej nie powinno być, gdzie nawet te uczucia czasami są nieprzyjemne, ale jednak są przezwyciężane, gdzie nie ma akceptacji bardzo wielu zachowań. Nie wolno ci tego robić, prawda? Powie mama czy ojciec do dziecka. Nie ma zgody na coś takiego. Niektóre rzeczy no, będą tolerowane na zasadzie, no jest jeszcze mały i głupi, jak to podawał przykład pan doktor i z tego wyrośnie, bo nie jest to na tyle szkodliwe, żeby to w jakiś sposób zwalczać, a po co wprowadzać dodatkowe sytuacje konfliktowe. Więc miłość jest postawą, jest pragnieniem dobra, czyli rozwoju. No ale żeby mówić w ogóle o jakimś rozwoju, no to potrzeba jest cel. Musi być jakiś cel. Rozwijać się, to znaczy, że no, musimy już znać czy mieć świadomość jakiejś pełni, co to znaczy rozwinąć się. Jest coś zwinięte, coś się rozwija, uzyskuje swoją pełnię. No jeżeli ja nie znam
celu rozwoju, to nie mogę też dostosować środków do tego właściwych. Kiedy znam cel, to mogę dobrać środki, czyli mogę pewnych rzeczy nie akceptować, pewne rzeczy tolerować, innych nie tolerować. No wtedy dopiero jest to działanie rozumne, dlatego że działanie rozumne, no to jest za Arystotelesem działanie właśnie ukierunkowane na cel. Życie bez celu jest życiem bezrozumnym. I to nie mówię o poszczególnych celach, bo oczywiście jak ktoś, no nie wiem, odurzy się w jakiś sposób narkotykami, może robić jakieś bezcelowe rzeczy, jest to działanie bezrozumne, ale jeżeli ktoś nie posiada też celu w ogóle życia swojego, nie wie po co żyje, no to też jego życie w sensie ogólnym, brane jako całość, można powiedzieć za Arystotelesem, że jest bezrozumne, tak jak on rozumiał rozumność, czyli działanie czy życie ukierunkowane na określony cel. Co było celem dla Arystotelesa? Dobro. Celem miłości co jest? Jest dobro. Jest to właśnie pragnienie dobra drugiej osoby. Jest to postawa i dotyczy woli, dlatego że jest to forma chcenia. Chcę czyjegoś dobra. No i jeżeli nie obierałbym za ten cel dobra tej drugiej osoby, no to z dużym prawdopodobieństwem obiorę za cel tylko własne dobro, czy to, co ja chcę. Ale w tym momencie traktowałbym drugą osobę w sposób przedmiotowy, instrumentalny, a nie osobowy. I nie byłoby to wyrazem miłości. Byłaby to relacja właśnie uti, używania, a nie frui, czyli relacja miłości, o której mówi Jan Paweł II w swojej książce Miłość i odpowiedzialność, jeszcze pisana jako Karol Wojtyła oczywiście. I co tutaj jest ważne? Jeżeli mówimy o celu i mówimy o dobru, no to trzeba wiedzieć właśnie, co jest prawdziwym celem, co jest prawdziwym dobrem. Więc wchodzi nam tutaj jeszcze pojęcie prawdy w to wszystko. I Edyta Stein, a później święta Teresa Benedykta od Krzyża, która zresztą zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz, mówi tak: nie przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy. Jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem. Więc ta prawda i miłość są tutaj nieoddzielne. I w naszej kulturze, w naszej cywilizacji chrześcijańskiej, gdzie liczymy czas od przyjścia Chrystusa na świat, prawda i miłość są jednym w Bogu. Nie można ich rozdzielać od tego momentu. Nie można oddzielić prawdy od miłości. Prawda jest dobrem. Sam Chrystus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jest prawdą, znaczy, że prawda jest dobrem. Bóg jest prawdą. Więc tym najwyższym dobrem będzie też prawda dla każdego człowieka. Bo tylko w momencie, kiedy wiem, jaka jest prawda o mojej tożsamości, jaka jest prawda o tym, kim jestem, czy kim powinienem być, to dopiero wtedy mogę w jakiś sposób to realizować i dobierać właściwe środki do tego, żeby tym kimś, kim powinienem być, się stawać, żeby rozwijać prawdę o własnej tożsamości i też o tożsamości innych, co będzie właśnie wyrazem miłości. I oczywiście no tutaj ta prawda i to dobro musi stać jakby wyżej, czy przekraczać też drugiego człowieka, bo jeżeli ja będę tylko w niego zapatrzony, właśnie będę go tylko akceptował, taki jaki jest, przyjmował w sposób bezkrytyczny, no to mi wtedy nie zależy na jego dobru. Ja wtedy go nie kocham, bo chcę, żeby pozostał taki, jaki jest. Uważam, że to już jest kres jego rozwoju i niczego więcej od niego wymagać nie trzeba. Nie jest to wyrazem miłości, ale jest to wręcz zaprzeczenie miłości. Jeżeli by rodzice nie chcieli, żeby ich dzieci się rozwijały, żeby uczyły się kolejnych rzeczy, żeby wzrastały czy w relacjach z innymi ludźmi, czy intelektualnie się rozwijały, no to byliby złymi rodzicami, którzy nie kochają swoich dzieci. I bardzo często przeciwstawia się miłości nienawiść, co też jest błędem, dlatego że miłość zakłada nienawiść. Nie może kochać ktoś, kto nie jest zdolny do nienawiści, takiej szczerej i gorącej nienawiści. To może brzmieć dziwnie i paradoksalnie i wiele osób może się na to oburzyć. Jak to? No przecież kochać to właśnie nie nienawidzić. Ale chodzi tutaj o to, że jeżeli kocham kogoś, czyli pragnę jego dobra, no to muszę nienawidzić zła, które tą osobę niszczy. Nie nienawidzić osoby, ale właśnie nienawidzić wszystkiego, co zagraża tej osobie. Nawet w takiej perspektywie bardzo przyziemnej, ktoś na ulicy, nie wiem, będzie atakował
moich bliskich, będzie chciał wyrządzić im krzywdę. Ja muszę nienawidzić tego, co im zagraża. Nie tego atakującego, ale samej tej napaści, tego, co się wydarza, tego, co może im zaszkodzić, żeby być w stanie zebrać w sobie energię do obrony przed tym. I to jest wyraz miłości. Nienawiść do zła. Jeżeli kocham prawdę, muszę nienawidzić kłamstwa, fałszu. Jeżeli kocham dobro, muszę nienawidzić zła. Nie da się jednego od drugiego oddzielić. Więc bardzo niewłaściwym spojrzeniem na kwestię miłości jest mówić, że kto kocha, ten musi odrzucić nienawiść. Oczywiście odrzucić nienawiść do drugiego człowieka, bo jeżeli ja go kocham i pragnę go dobra, to muszę go przyjąć takiego, jakim jest, z tym całym swoim bagażem doświadczeń, też z tym złem, które w nim jest, i błędami, słabościami i tym wszystkim innym, muszę go po prostu przyjąć, w taki sposób się z nim spotkać. Ale teraz wyrazem praktycznym mojej miłości do tej osoby jest właśnie wydobywać z niego to dobro i prawdę o nim samym, jego prawdziwą tożsamość, to kim może się stać w pełni swojego człowieczeństwa, a mogę to zrobić właśnie nienawidząc tego, co go w tym ogranicza, tego zła, tego błędu, tego, co go wyniszcza. Więc jedno z drugim jak najbardziej idzie w parze i jest wręcz konieczne. To jest też perspektywa właśnie arcybiskupa Fultona Sheena, ale nie tylko, bo to wydaje się bardzo zdrowo rozsądkowe. Czyli potrzeba jest właśnie tej nienawiści, czyli braku akceptacji i braku tolerancji pewnych rzeczy. Bo pewne mogę tolerować, ale jeżeli widzę, że one są bardzo niszczące, to nie wolno mi tego tolerować. Nie tylko mam możliwość nietolerowania, ale wręcz obowiązek tej nietolerancji i nieakceptacji do rzeczy, które są jawnie złe. Ktoś chce wyskoczyć przez okno. No, czy powinienem to akceptować i tolerować? Niektórzy powiedzą, że tak, no jego decyzja. Ale jeżeli mi zależy na dobru tej drugiej osoby, no to podstawowym dobrem jest przecież dla tej osoby życie. To powinienem tą osobę powstrzymać, bo ona działa być może w jakimś afekcie. Nie panuje nad sobą. Być może po jakimś czasie stwierdzi, że to było głupie. Być może zmieni się myślenie. Tak jak alkoholik. Można też powiedzieć, no przecież sam tego chce, sam pije ten alkohol, jest uzależniony. To jest jego wybór. No dobrze, ale czy trwając w nałogu, to oby na pewno jest dalej jego wybór? Czy to nie jest tak, że on w którymś momencie stał się niewolnikiem tego nałogu i on przemawia przez niego w tym momencie, zaczyna przemawiać choroba. Kiedy ja mu odmawiam jakieś używki tego, co go niszczy, to on oczywiście będzie względem mnie zły i agresywny, będzie uważał, że ja go krzywdzę w jakiś sposób. Ale dlaczego? Dlatego, że działa pod wpływem tej choroby alkoholowej. To ona przez niego przemawia. Saint-Exupéry tutaj mówił, że właśnie nie będzie słuchał kogoś, kto przemawia pod wpływem trawiącej go choroby, dlatego że w momencie, kiedy on się oczyści, kiedy zacznie trzeźwo patrzeć na świat, to w tym momencie będzie miał zupełnie inne pragnienia. I tutaj przechodzimy do kolejnej kwestii, a mianowicie często mówi się, że miłość wymaga wolności. I to jest prawda. W jakiejś mierze. Dlatego, że miłość jest jakimś darem dla drugiej osoby. Nikt nie może mnie zmusić, ani nikogo innego do miłości. Ale miłość musi też przyjmować jakiś kształt, jakieś granice. Dlatego, żeby musi być odróżniana od tego, co nią nie jest. Tak jak tutaj już wymieniłem w tej definicji pewne cechy miłości. I mówi tutaj Antoine de Saint-Exupéry w twierdzy. Jak miłość nie jest swawolą, taki ład nie jest brakiem wolności. Także jeżeli ktoś chce wolności, czy ktoś chce miłości, to drogą do tego nie jest zburzenie panującego porządku, odrzucenie zasad i poruszania się w jakimś bezładzie. Mówi dalej. Wolność i przymus to dwie strony jednej i tej samej konieczności. Bycia tym właśnie, a nie czym innym. Jestem wolny, aby być tym właśnie. Nie wolno mi być innym. Nadszedł więc czas, kiedy wolność stała się tylko dzieleniem zasobów w duchu nienawistnej równości. Pośród takiej wolności trącasz sąsiada i on cię trąca. A jeśli znajdziesz odpoczynek, będzie to stan podobny do stanu kulek, które przestały się toczyć. Wolność prowadzi wtedy do równości, a równość do równowagi, która jest śmiercią. Nadszedł więc czas, kiedy wolność nie była już wolnością piękna człowieka, ale wyrazem masy ludzkiej, którą człowiek musiał się wtopić, a owa masa nie może być wolna, ponieważ nie jest ukierunkowana, a tylko podlega ciążeniu i bezładowi. Niemniej jednak tę wolność gnicia w brudzie nazywano wolnością,
a gnicie sprawiedliwością. Więc drogą do wolności nie jest zrównanie wszystkiego i możliwość robienia, czego się chce. Dam proste przykłady. Jeżeli ktoś chce się, weźmy te dzieci i rodziców. Jeżeli rodzice chcą, żeby ich dziecko posiadło wolność do komunikowania się z innymi, na przykład poprzez pisanie tekstu, pisanie SMS-ów w internecie, no musi nauczyć się takie dziecko, czy w ogóle rozmawiania, nauczyć się alfabetu, nauczyć zasad gramatyki, ortografii, i to jest jakiś rodzaj przymusu. To są jakieś zasady, które musi to dziecko przyjąć. I to nie jest tak, że one ograniczają wolność w tym momencie dziecku, tylko wręcz przeciwnie. Dają mu wolność do wyrażenia się w sposób czytelny i zrozumiały dla innych. Jeżeli byśmy uznali to za jakiś mur, który odbiera tą wolność, to w tym momencie będzie to taka wolność bez ładu. To znaczy mogę robić wszystko, ale nic konkretnie. Jest to jakiś rodzaj pustkowia. Inny przykład. Jeżeli ktoś chce się nauczyć samoobrony, sztuk walki, też musi przecież długo uczyć się pewnych ruchów, pewnych chwytów. Musi ograniczyć swoje ruchy. Może by się chciało ruszać tak, jak mu się podoba. Prawda? Żeby tu jedna ręka latała, tam druga. Ale nie. Jeżeli chce posiąść wolność do skutecznej obrony, musi przyjąć na siebie bardzo sztywną dyscyplinę. I ta właśnie dyscyplina umożliwia mu wolność i miłość. Dlatego trzeba tu rozróżnić właśnie wolność do, a wolność od. Nie można więc miłości sprowadzić do tolerowania czy akceptowania wszystkiego. Mówi arcybiskup Szyn, jeśli artysta owładnięty szałem tolerancyjności, pragnieniem wyzwolenia, postanowi namalować żyrafę z krótką szyją, wkrótce odkryje, że nie będzie wystarczająco wolny, aby namalować żyrafę. Jeśli w swym gorączkowym upodobaniu dla własnej autoekspresji postanowi namalować zebrę bez pasków, lamparta bez centek oraz trójkąt o czterech bokach, wkrótce odkryje, że nie jest wystarczająco wolny, aby w ogóle malować zebry, lamparty lub trójkąty. Tylko w posłuszeństwie wobec prawa, władzy i natury rzeczy możemy stać się wolni. Mówi jeszcze gdzie indziej. Ów szczególny rodzaj tolerancji, który poświęca zasady na ołtarzu zachcianek, który dąży do rozmycia jednostek w środowisku i redukuje prawdę do opinii, jest niewątpliwą oznaką zaniku zdolności logicznego myślenia. Nawet w przypadku myślenia, jeżeli chcemy myśleć poprawnie i dochodzić do prawdy, musimy przyjąć sztywne zasady logiki, na przykład zasadę niesprzeczności. To nie jest opcja. Jeżeli ktoś odrzuca pewne zasady, czyli pewien przymus, które te zasady dają, to w tym momencie odrzuca tak naprawdę wolność, dlatego że istnieją pewne zasady, które stanowią granice wolności, po których przekroczeniu tę wolność po prostu tracimy. Nie jesteśmy wtedy zdolni do miłości. Nie jesteśmy zdolni do logicznego myślenia, do myślenia poprawnego, do dochodzenia prawdy, do dobra, ani do miłości. Saint-Exupéry jeszcze podsumowuje to tak. Domagasz się miłości wbrew regułom, które jej zabraniają. Dlatego, że jeżeli przyjmujemy jakieś granice miłości, jakieś reguły, które nadają kształt tej miłości, to musimy odrzucić to, co miłością nie jest, a co być może niesie za sobą jakąś pokusę. Ale właśnie te reguły dały podstawę miłości. Smutek płynący z braku miłości, smutek, który zawdzięczasz regułą, już sam jest miłością. Pragnienie miłości to miłość, gdyż nie umiałbyś pragnąć czegoś, czego jeszcze nie pojąłeś. Czym bardziej konkretny kształt miłości, tym jest bardziej jasne, co nią nie jest. Tym trudniej tę miłość, w tej miłości wzrastać, tę miłość osiągnąć, tę miłość otrzymać. Więc trzeba się na to zgodzić. Trzeba się być tutaj nietolerancyjnym w tej kwestii, w tym sensie, że ja nie mogę się godzić na to, co miłością nie jest. Nie mogę akceptować czegoś, co nie tylko nie jest miłością, ale na przykład jest jej zaprzeczeniem. I arcybiskup Szyn mówi jeszcze, że miłość chce być wolna, ale musi mieć jakiś cel, o czym była mowa na początku. Miłość używa wolności, aby oddać się kochanej osobie, wyższemu celowi lub służbie. Mężczyzna, który kocha kobietę, może powiedzieć, że chce być jej niewolnikiem przez resztę życia. Lecz rodzaj niewolnictwa, o którym mówi, jest przejawem jego najwyższej wolności. Nikt nie zakochuje się, nie angażuje dla jakiegoś wyższego celu lub nie podejmuje służby, nie zaciągając zobowiązania. Człowiek chce być wolny od czegoś, aby móc być wolnym do czegoś. Tu już zbliżam się do końca. Jeszcze tylko takie dwa krótkie punkty, że ta miłość i wolność musi się wiązać z odpowiedzialnością. Słyszymy dzisiaj na różnego rodzaju marszach wezwanie do tego, że żądamy takich a takich praw, mamy takie a takie prawa, ale nie ma praw bez obowiązków. Każde prawo jest obowiązkiem jego przestrzegania przez innych.
Czyli każde prawo nakłada zobowiązania. Jeżeli ktoś domaga się jakiegoś prawa, po pierwsze powinien uzasadnić, z czego to prawo wynika. Czy jest to prawo naturalne, czy może jest to jakiś przywilej. I z drugiej strony, jakie zobowiązania, jaka odpowiedzialność idzie za tym prawem. Czyli szczególnie, jeżeli mówimy o przywilejach, jaką odpowiedzialność ten przywilej pociąga za sobą. Dlatego, że jeżeli mówimy o równości, to nie powinniśmy ją rozumieć jako zrównanie, tylko właśnie jako pewna harmonia pomiędzy prawami a obowiązkami. I Elżbieta Sujak, pani psycholog, mówi, że marzenie spełnione, bo wszyscy mamy jakieś marzenie, domagamy się pewnych rzeczy, staje się niczym innym jak właśnie obowiązkiem. Marzenie wybiega ku przyszłości, jest odbiciem lustrzanym w przeszłość, jej odbiciem lustrzanym w przeszłości jest wspomnienie. Jedno i drugie może ulegać dowolnemu kształtowaniu, retuszowaniu, piększaniu. Obowiązek natomiast może realizować się w całej swej surowej prawdzie tylko w teraźniejszości, tylko wtedy jest nam dany naprawdę i stanowi, choć to brzmi paradoksalnie, spełnione marzenia. Więc jeżeli mówimy o miłości, jeżeli mówimy o wolności, jeżeli mówimy też o tolerancji czy akceptacji, powinniśmy brać to wszystko razem w tym kontekście i też patrzeć przez pryzmat obowiązków, jakie to wszystko za sobą pociąga. No i teraz jest pytanie o rozwiązanie. Co tu jest problemem, jak to wszystko rozwiązać? Źródłem problemu jest przede wszystkim brak logicznego myślenia. Wiele sprzeczności, które dzisiaj mamy, o czym pan doktor w wykładzie przede mną też wspominał. Więc jest pytanie, czy w ogóle takie argumenty logiczne pomogą? Czy jest możliwość z osobą, która odrzuca pewne zależności, czy właśnie wykrzywia pojęcia i relacje między nimi, odrzucając zasadę niesprzeczności, czy jest możliwość oddziaływania na taką osobę poprzez przedstawienie pewnych argumentów w dyskusji? Wierzę, że w jakiejś mierze tak, dlatego że każdy gdzieś jednak ten rozum posiada, nie jest w stanie całkowicie się go wyrzec, ale jest to w dużej mierze trudne. Dlatego wydaje mi się, że innym takim podejściem, które też jest wyrazem właśnie miłości do drugiego człowieka i sposobem przekazania mu prawdy, jest wejście nie tylko właśnie w tą prawdę i dobro, ale też powiązanie z pięknem. Dlatego, że czasami zachwyt, który wywołuje piękno poprzez obserwację, dlatego tak ważne jest świadectwo też życia innych ludzi. Ten zachwyt nad pięknym dziełem sztuki, tak samo jak zachwyt nad czyimś sposobem życia, prawda, rodziną. Ktoś ma jakieś różne pomysły na relacje, ale zobaczy szczęśliwą rodzinę, która żyje w sposób piękny, może się tym zachwycić, może intelektualnie nie być w stanie tego jeszcze jakoś przetworzyć, ale to piękno już wywołuje, pociąga w jakiś sposób umysł. I niskie miłości, które nie wolą człowieka i najczęściej właśnie prowadzą do jakiegoś rodzaju wypaczenia umysłu, zaćmienia tego umysłu, można przezwyciężyć tylko większą miłością. A większą miłość musi cechować piękno, mówi Cyprian Kamil Norwid. Spytam się tedy wiecznego człowieka, spytam się dziejów o spowiedź piękności, wiecznego człowieka, bo ten nie zazdrości, wiecznego człowieka, bo bez żądzy czeka, spytam się tego bez namiętności, cóż powiesz o pięknem, kształtem jest miłości. I zamykając teraz cały ten mój wywód i odwołując się też do tych słów Norwida, o czym tu mówi? O braku żądzy, o braku namiętności. No, nie jest możliwe dotarcie do tego właściwego kształtu miłości, tej pięknej miłości, tej prawdziwej miłości, tej dobrej miłości, jeżeli brak jest właśnie czystości, czystości woli, czystości rozumu, czyli zastanawiania się tego, czy to, czego chcę, jest dobre, czy to, co myślę, ma na celu prawdę, ma na celu dobro, czy tylko zaspokojenie jakichś właśnie moich zachcianych. Dzisiaj czystość jest wyśmiewana. Żyjemy w kulturze rozwiązłości, w kulturze rozwodów, właśnie antykulturze, trzeba tutaj dodać do tego, ale piękno bez cnoty przypomina ładny kwiat, który wydziela odrażający smród. Mamy oczywiście współczesną sztukę, która rości sobie prawo czy miano piękna, ale ona w dużej mierze dzisiaj została właśnie odarta też z dobra i prawdy. Więc to, czego nam potrzeba, to pewnej integralności w tym wszystkim. Dobra, piękna i prawdy. Jeśli chodzi o społeczeństwo czy cywilizację, w jakiej żyjemy, to też odwołując się do wczorajszego marszu, który przechodził przez Częstochowę, to nasza cywilizacja stoi na Chrystusie. Od tego momentu liczymy czas. To On jest wzorem, On jest ucieleśnieniem prawdy, On jest ucieleśnieniem dobra i warto się odwołać też do tego, co teraz się dzieje
jeśli chodzi o te profanacje wizerunków Matki Bożej. Skąd to się bierze, można zapytać. I dlaczego w ogóle ten wizerunek, dlaczego Matka Boża Niepokalana była, no, tak silnie trzymali się jej Polacy przez tyle wieków? Czy to jest kwestia tylko jakiejś kultury, symboliki? Wczoraj padły takie słowa od jednego z uczestników marszu, że prawica zawłaszcza sobie wizerunek Matki Bożej, a oni chcą go w jakiś sposób rzekomo odzyskać. Ale pytanie brzmi, co oznaczają te symbole, co oznaczają te znaki? Skąd ta rola Matki Bożej, nie tylko w naszym mieście tutaj w Częstochowie, ale w ogóle w Polsce? W jaki sposób ona towarzyszyła dziejom? No właśnie tak, że jest wzorem jako niepokalana tej czystości, realizacji tej pełni dobra, które prowadzi do zrodzenia się Zbawiciela świata tak naprawdę. Więc no, błędem jest odrywać, a to jest kolejna jakby taka rzecz, że tak jak mówię, żyjemy w antykulturze rozwodów, odrywać symbole od ich właściwych znaczeń. Właściwym znaczeniem tych symboli, czy właściwie to nie tylko jest symbol, tylko ikona. Tym się różni ikona od symbolu, że ikona od razu wprowadza w pewną rzeczywistość. Ona tylko nie wskazuje, nie ukierunkowuje, nie tylko otwiera, ale od razu wprowadza w tą rzeczywistość. I to jest właśnie ta rzeczywistość. Rzeczywistość dobra, prawdy, piękna, czystości. I ostatnie tylko słowa błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który pisał w takiej krótkiej notatce dotyczącej objawień w Giedrzwałdzie, dlatego że w Polsce mamy jedyne uznane objawienia Matki Bożej właśnie w Giedrzwałdzie, uznane przez Kościół. I na wstępie mówi takie słowa. Ocknij się, ziemio Polska, dolino łez i cierpień, kraju pokuty i doświadczeń, starodawne królestwo Przenajświętszej Matki Zbawiciela, a oglądaj te cuda, które ona, miłosierna Twoja Królowa, zapomniana od Ciebie, lecz nie zapominająca o Tobie, na krańcach dawnych granic Twoich ku Twej pociesze okazała. Obudź się, ludu lechicki, bogobojny i religijny, narodzie rdzennie katolicki, wierny sługo Kościoła, z poświęceniem własnych interesów służący sprawie Jego. Fare sapere de primeris. Dlaczego leżysz tak długo snem zmorzony, kiedy woła do Ciebie Twoja ukochana i miłościwa Matka, wskazując Ci nowe posłannictwo Twoje? Byłeś niegdyś dzielnym zapaśnikiem i bohaterskim rycerzem, dziś musisz być pokutnikiem wielkim. Byłeś niegdyś przedmurzem chrześcijaństwa, co jest prawdą przecież, jak wiemy z historii, o które na próżno szczerbiły się miecze pogańskie. Dziś masz być przedmurzem jego duchowym, o które ma się odbić zarówno prześladowanie otwartych nieprzyjaciół Kościoła, jak obojętność z niedowiarstwem i zwątpieniem oziębłych i niewiernych synów jego. Dzięki. Dziękuję również.